Witam Państwa z Wrocławia. Jest noc między 9 i 10. Jak skończę ten film, będzie już 10 czerwiec 2015 roku. Dzieją się straszne rzeczy. Właśnie Eugeniusz Sendecki umieścił post, w którym można na Neon24. W którym można przeczytać, że przypomnę, że neon24.pl to forum dla Polaków i napisał dr Eugeniusz Sendecki o tym, że otrzymał telefon od Radia Siedleckiego, że Stonoga, bohater dzisiejszego dnia, który opublikował akta dochodzenia w śledztwie zwanym tak zwaną aferą taśmową, został zatrzymany pan Stonoga. Zatrzymany. To, co chciałam Państwu dzisiaj pokazać, to jest kontynuacja zbrodni tych zbrodniarzy trzeciej RP, którzy tak zwanej władzy, która na której czele stoją infamisi, a w tle ich żony w sytuacji Rzeczypospolitej Polskiej osoba o nazwisku Sikorski, jak ze szlachetnym nazwisku kojarzącym się z generałem męża swojej żony Applebaum, dowódcą Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, marszałka Sejmu III RP. I ta osoba o nazwisku Sikorski. Znaczy właściwie dzisiaj, bo jest noc z poniedziałku na wtorek. Znowu Sejm będzie obradował na Wiejskiej. Już dzisiaj obradował. Dowiemy się, że jak w każdej sesji, znowu uchwali kilkanaście bubli prawnych. Przypomnę, czym zajmował się Sejm na Wiejskiej 15 maja, czyli między pierwszą turą wyborczą a drugą. I to jest ten skandal, proszę Państwa, 15 maja 2015 roku. Maja 2015 roku, szczęść Boże, kontynuujemy. Za 286, przeciw 1, wstrzymało się 148. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy. Relacje. I teraz przejdziemy, proszę Państwa, do Senatu, w którym to, co ten bubel, który uchwalił Sejm 8 czerwca, był procedowany w komisji. Dzień dobry Państwu, otwieram posiedzenie komisji senackiej. 8 czerwca posiedzenia jest rozpatrzenie. Sami Państwo zobaczcie, jak ci Żydzi. Kodeks wyborczy. Serdecznie witam przybyłych na nasze posiedzenie. Obchodzą się z sercem gości, demokracji, czyli kodeksem wyborczym. W kolejności udzielam głosu panu ministrowi, ministrowi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, panu ministrowi Krzysztofowi Łaszkiewiczowi. Bardzo proszę, panie ministrze. Ja już zadawałam pytanie, czy przewodniczący tej komisji, bo dziękuję, to był poniedziałek, 8 czerwca, jest trzeźwy, bo sami Państwo zobaczycie, szanowni Państwo, jak on tutaj później mówi. Przez Sejm z niewielkimi modyfikacjami uwzględnia propozycje zawarte w po długim weekendzie prezydenckim projekcie, czerwcowym. Jak również wprowadza nowe regulacje zgłoszone w
trakcie prac sejmowych, które dotyczą... I te kilka osób, proszę państwa, decyduje o Polski zgłoszone przez kolejnej nowelizacji kodeksu wyborczego, który był już kilkakrotnie nowelizowany, a uchwalony, przypomnę, zaledwie w 2011 roku właśnie przez tą ekipę. Projekt prezydencki proponował... I tu widzimy, że Bronisław Komorowski, Felszczynukowicz, oraz informował o sposobie głosowania, proponuje kolejne zmiany. W trakcie prac w parlamencie, w Sejmie... Mimo, że odebrane mu są prawa wyborcze czynne i bierne, bo jest infamisem od 18 kwietnia 2015 roku, informacji właśnie tej treści, o której powiedziałem, obłożony infamią przez Sejm walny w Kętach na obradach. Państwowa Komisja Wyborcza. Również w projekcie prezydenckim proponowano, aby każda karta do głosowania była jedną kartą zadrukowaną jednostronnie. W trakcie prac uznano, że jednak nie da się tego przeprowadzić z jednej prostej przyczyny. Mianowicie chodzi o alfabet Braille'a i o niepełnosprawnych. Przedstawiciele tej grupy obywateli uczestniczyli w pracach komisji sejmowej, bo to jest kuriozum, proszę państwa, co ta komisja senacka wyprawia. Ale chciałam w międzyczasie państwu pokazać unijnym mieć taką możliwość, Interexa, prymasa, taką jaką wprowadził kodeks polski wyborczy uchwalony w 2011 roku. No i tutaj komisja sejmowa stanęła przed dylematem, czy pomniejszyć koszty, niech żyje król, i stworzyć możliwość, ponieważ z tą ekipą, która na wiejskiej zasiaduje, proszę państwa, to już czy też jednak dać możliwość po prostu musimy stworzenia nakładek Braille'a. Zachęcam państwa do śledzenia neon24.pl, na którym wiele bardzo ciekawych Polaków, taką ostatnią, patriotów polskich, narodowców, między innymi właśnie dr Eugeniusz Sendecki, o którym tutaj piszemy, znany powszechnie Endek Warszawski, dr Eugeniusz Sendecki, producent TV Narodowa, poparł Sejm Walny Konfederacji Niepołomickiej 2014 i zapowiedział swój udział wraz ze szlachetną reprezentacją narodowców na obradach 14 czerwca 2015 roku, które odbędą się w mieście Koło. Ta jednostronna karta do głosowania była. Mamy podstawą, zaszczyt przedstawić państwu trzeciej wici marszałka Wojciecha Leszczyńskiego na obrady Sejmu Walnego, zwołane właśnie na niedzielę 14 czerwca 2015 roku w mieście Koło przy klasztorze Zasnych Bernardynów, ulica Sejmikowa o godzinie 19:30. Ma być to jedna karta, sylwetkę, czy ma być to jednak książeczka, ale tutaj ze zmianą. Na pierwszej stronie tej książeczki musi być wówczas marszałka Leszczyńskiego określony sposób głosowania, lista tych, którzy są w tej, w cudzysłowie, który książeczce, zwołuje właśnie sejmy walne. Może już państwo znacie, zachęcamy do śledzenia kanału na YouTube Sejm Walny TV. Mniej racjonalnych, bo jeśli iść na koło sejmowe i powiedzieć, co was boli, wybrać swoich przedstawicieli, przepytać i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest? Nie ma, dziennikarze przepytują, a nie tutaj. I tak jak mówię, ten dylemat został rozstrzygnięty ponieważ zbliżają się wybory parlamentarne.
parlamentarnych wykazał wskrzesić sejmiki ziemskie prowincjonalne w ramach terytorium ziemi obejmującego okręgi wyborcze. Następnie sejmiki te powinny utworzyć listy wyborcze do Sejmu i Senatu, złożone z obranych na tych sejmikach przedstawicieli. Osoby te będą tak kandydatami na posłów, proszę państwo, wybierzcie sami, wolicie, przy Konfederacji Generalnej Niepołomickiej. U nas nie będzie przegrany. Będzie w stanie wybrany tych ludzi, którzy nas oszukują, okradają, którzy naród polski zdradzili wielokrotnie. Czy wolicie państwo nasz poseł będzie chciał skorzystać? 20, a może 120, a może 520, a może 1000 kartę złożyć, mało ważną ziemię niż ten poseł partyjny, co zrobiliśmy. Przecież czy później Polacy zaakceptują nasz Sejm, a zlekceważą tamten Sejm, bo jest nas nie reprezentujecie. Tego jestem pewna. W jakiś sposób zgadzam się z marszałkiem Leszczyńskim, sposobu zachowania, ponieważ tych ludzi są tacy, którzy wchodzą do kabiny, a są tacy, którzy no nie da się, proszę państwa, krzyży, słuchać, nie da się ich już dłużej się, no utrzymywać, bo przypomnę, że utrzymujemy za miliard złotych rocznie całe to towarzystwo w Warszawie. Dzisiaj przecież też przy głosowaniach. Umacnia się również pozycję. A osoby ważne dla narodu polskiego, przewodniczącego względem, na przykład Leszek Żebrowski, który ma ogromne zasługi wyborczego w edukacji świadomości. Komisji Wyborczej będzie mógł zadaniować Krajowe Biuro i rozliczać z tego, jak również może prowadzić audyt realizacji wykonywanych biuro zadań. Telewizji parlamentu i tych komisji w telewizji publicznej, w TVP. Powinien być taki kanał, na którym państwo, którzy nie mają internetu lub czasu na śledzenie tego w internecie, mogli sobie w telewizji wygodnie oglądać na bieżąco. Nieważne, w niektórych nie, więc w tej chwili będzie obowiązek liczenia głosów nieważnych z podziałem. Co do przyczyny, no mogą być przyczyny właściwie dwie. Jedna to źle wypełnione, a drugie w ogóle nie wypełnione, tylko wrzucony. O czym ci ludzie mówią? Pusta, czyli danie. Nowelizują, któryś raz poprawiają poprawki, które poprawiali już, bo przypomnę, kodeks wyborczy, który uchwalili w 2011 roku, a Komorowski, Felszczynukowicz to wszystkie buble podpisywał. Nowelizowali dokładnie, zaraz państwu znajdę, ile razy już kodeks wyborczy był nowelizowany. Istotnym elementem tych zmian jest również zwiększenie komisji wyborczych tam, gdzie te obwody są większe, ponieważ dzisiaj zarówno w obwodzie małym, proszę jak bardzo, bardzo kodeks wyborczy, jest taka sama ilość członków komisji. Od dawna zasiadający w tych komisjach postulowali, żeby tam, gdzie jest duża ilość organ wydający Sejm, komisje były mnóstwo ministrów, odpowiednio większe, więc tutaj też stworzono taką progresyjną ujednolicony, czyli tu znajdziemy wszystkie poprawki, tryb, które już były wprowadzone. Tylu członków od do wyborców, tylu członków. Łącznie zmienia się to mniej więcej w tych największych o dwóch członków obwodowej komisji wyborczej. Istotną zmianą też, proszę bardzo, jest kodeks wyborczy, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku. Liczenie nowelizowane głosów odbywa się wspólnie przez wszystkich członków, obecnych członków komisji nowelizowane wyborczej. Nie będzie, tak jak do tej pory, możliwości w 2012 już dwukrotnie liczenia głosów w podziale na grupy.
I potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dzieliły wrzuconymi kartami i poszczególne grupy liczyły. Teraz w 2014 nowelizowany uczestniczyć w liczeniu wspólnie. Raz, dwa, trzy razy. Przewodniczący komisji będzie przy wszystkich członkach obecnych. W 2012 i wspólnie będą nowelizowany liczyli. I teraz po raz kolejny jest nowelizowany na łapu capu. W tej propozycji jest najbardziej istotne. W trakcie prac, tak jak powiedziałem na początku, dopisano kilka kwestii usprawniających głosowanie w obwodach poza granicami kraju i na statkach morskich. No na przykład dookreślono... Się po prostu w głowie nie mieści, co dookreślono, co morski, tam się w ogóle dzieje. Głosowanie. Czy jest to tylko statek wyczarterowany? A przypomnę, że Państwowa Komisja Wyborcza naliczyła w Stanach Zjednoczonych, w USA, i to jest właściwie 22 141 bardzo dziękuję panu ministrowi. Osób uprawnionych do głosowania na 10 marszałek maja 2015 roku. Czyli wyobrażacie sobie Państwo, że w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji mieszka zaledwie 22 141 Polaków uprawnionych do głosowania. Komisja już swoje prace, przedstawiła sprawozdanie. Natomiast Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jeszcze prac nie zakończyła. Prace zostały przerwane i będą kontynuowane oczywiście. Stąd też taka informacja i bardzo proszę, jako że pani legislator, pani mecenas Bronowska uczestniczy. Pani mecenas Bronowska staje się jedyną osobą merytorycznie przygotowaną przedstawienie na tym spotkaniu poprawek. Ewentualnie już tych poprawek, które zostały przyjęte przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwa. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja jedno słowo wyjaśnię na początku. Otóż państwo otrzymaliście opinię Biura Legislacyjnego, która zawiera uwagi biura do tej ustawy i jednocześnie dodatkowo otrzymaliście państwo materiał, który zawiera propozycje poprawek. Różnica pomiędzy tymi dwoma materiałami jest taka, że w propozycjach poprawek uwzględnione zostały te elementy poprawek, które wynikały z dyskusji, jaka została przeprowadzona na wcześniejszych komisjach, i zmiana w stosunku do propozycji poprawek zawartych w opinii z uwagami jest taka, że uwagi sformułowane w punkcie drugim opinii zostały po prostu dopracowane. Przedstawiamy tutaj ulica Sejmikowa 14 czerwca 2015 roku na godzinę 9:30. Zwołany jest Sejm Walny w mieście Koło. Pokazuję państwu stronę KWW Pospolite Ruszenie Polaków, bo tak dalej nie może być w naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Teraz przeszłabym już do przedstawienia. Wolicie państwo takiego? Uwaga, taką osobę czy taką osobę? Pierwsza uwaga dotyczy zmiany dodawanej w artykule 16a na czele Senatu. Pan minister, chodzi o obowiązek. Kto to jest? Informowania Gdański o Żyd. Głosowania i warunkach ważności głosów przeprowadzanych w wyborach. Boruszewicz. Persona non grata. Do dodania takiego przepisu sugerowalibyśmy jednak jego przeniesienie w inne miejsce. Nie tylko w Rosji. Bardziej adekwatne naszym zdaniem, biorąc pod uwagę systematykę ustawy, chodzi o przeniesienie tego przepisu do rozdziału 5a w dziale pierwszym, czego konsekwencją byłaby też zmiana tytułu tego rozdziału, ponieważ on dotyczy przekazywania obowiązków informacyjnych wyborcom niepełnosprawnym. Teraz dotyczyłby przekazywania tych obowiązków wszystkim wyborcom. Pozdrawiam przy okazji. Druga uwaga dotyczy również z Gdańska. Ustawowe.
Krzysztofa Kornatowicza. Naszym zdaniem należałoby te przepisy doprecyzować. Z którym nie jesteśmy niestety zgodni co do strategii. Po pierwsze, pewne błędy językowe, po drugie nie przesądzają, jaka będzie nazwa dokumentu o wpisaniu wyborców. A konkretnie? Wyborców. I tutaj też adekwatne propozycje poprawek. Ja sprzeciwiam się udzielaniu poparcia Koczownikowi Kukiz. Trzecia uwaga, szanowni państwo, dotyczy do którego pani mecenas, ja myślę, na siłę próbował namówić mnie właśnie. Żebyśmy już po omówieniu poprawki i Krzysztof Kornatowicz. Krótko stanowiska. O, to jest bardzo ciekawy moment na tej komisji, kiedy ten przewodniczący komisji, nie wiadomo jak się nazywa, pewnie jego nazwisko też nie jest prawdziwe, jak to u Żydów zwykle bywa. Wiecie państwo, że w Polsce jest około 4 milionów Żydów, którzy ukrywają się między Polakami. Ich imiona i nazwiska żądamy, żeby były upublicznione, dlatego że Polacy nie mogą zorientować się, z kim mają do czynienia. A ci Żydzi tak ruszają się między Ukrainą, bo to są chazarscy Żydzi, którzy na tankach Stalina zostali przywiezieni do Polski pod koniec II wojny światowej w 1944-1945 roku. I oni tak między Izraelem, właśnie ta Ukraina jest dla nich taka ważna bardzo, niestety również Rzymem. I tak wędrują ci Żydzi, koczownicy. Czy ona pozwoli również uniknąć takich zarzutów, które chociażby ostatnio się pojawiały w debacie publicznej, a mianowicie, że tych obwodów za granicą jest coraz mniej. Na czele Senatu stoi gdański Żyd Borusewicz. Bo były takie sytuacje, że jeszcze w latach poprzednich były jakieś obwody za granicą, które raptem się okazały. Ma krew na rękach. Są likwidowane. Jeżeli mógłbym otrzymać tutaj. Rozumiem, czy to jest pytanie do ustawy, a nie jeszcze do poprawek. Jasne. Proszę bardzo. I to właśnie na niego powołują się ci ludzie, którzy tu siedzą w tej komisji, pobierają ogromne pensje. I zmieniają kodeks wyborczy, który sami uchwalili już wielokrotnie. Ma za zadanie krótko przed wyborami parlamentarnymi. Mapa naszej obecności geograficznej się zmienia. Gdybyśmy mieli stałe obwody, to za każdym razem, gdy zmieniają się warunki w państwie przyjmującym, przykład Niemcy, a kiedyś mieliśmy w Stuttgarcie komisję, teraz nie można, bo nie ma tam placówki, a Niemcy zaczęły wymagać, żeby tylko w siedzibie placówki były obwody. Kiedyś mieliśmy 9 komisji w Afganistanie, w bazie Bagram, w bazie Echo, nie pamiętam już w jakich jeszcze, nie ma już tam wojsk, a te obwody by zostały jako stałe. W tej chwili każdorazowo analizujemy mapę naszej obecności, mapę mobilności Polaków i wyborców za granicą i do tego dostosowujemy obwody i ich siatkę za każdym razem przed każdymi wyborami, powołując ich stosowną liczbę. I proszę zwrócić uwagę, że inna liczba wyborców udaje się do głosowania przy wyborach na prezydenta, inna w wyborach parlamentu, czyli Sejmu i Senatu, a jednakowoż znacząco mniejsza przy wyborach do Parlamentu Europejskiego i utrzymywanie stałej, wysokiej liczby tych komisji po prostu marnuje grosz publiczny i niepotrzebny jest ten wysiłek, bo to jest duży wysiłek organizacyjny. Jeszcze o marnowaniu grosza publicznego nas okłamują. Wyborów za granicą. Ta zmiana kpiny sobie z narodu polskiego robią, proszę państwa. W tym celu, żeby można było reagować bardzo szybko ci i bardzo elastycznie na zwiększone ewentualnie potrzeby co do powoływania nowych obwodów, a chciałam nie państwu do pokazać, uniemożliwiania wyborcy oddania głosu. Dziękuję jak bardzo. Niebezpieczna jest ta kobieta, bo to jest jakby stanowisko ministra spraw zagranicznych, które tutaj do żydowska żona. Ja mam pytanie do przedstawiciela PKW, czy taki stan osoby o nazwisku Sikorskim na wysokim stołku w Sejmie. Czy do państwa nie napływają jakieś skargi, że ten dostęp za granicą w niektórych krajach jest powiedzmy no dość trudny, jeżeli chodzi o wybory ogólnie, już nie mówię, nie będę wskazywał. 266 posłów. Krzysztof Florenc, Krajowe Biuro Wyborcze. Znowelizowało tak jak kodeks wyborczy 15 maja 2015 roku. De facto obwody zagraniczne nigdy nie stały się obwodami stałymi, mimo że kodeks wprowadził dla nich takie określenie. W
przy okazji, jaki to ma związek, że mąż swojej żydowskiej żony, Applebaum z Ameryki, która od Bronisława Komorowskiego Felszczynukowicz dostała polskie obywatelstwo i ona z tym polskim paszportem, dowiadujemy się, czy liczba i umiejscowienie identyfikuje się na konferencji masońskiej grupy Bilderberg. To minister spraw zagranicznych oczywiście. Jest niesłychane, proszę państwa. Największą wiedzę na temat używa tego paszportu na konferencji Bilderberg. Projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia ludobójczej konferencji zagranicznych. Na której plany są określane i po miesiącu około od takich konferencji najczęściej wybuchają wielkie konflikty, masakry, tysiące ludzi ginie. Znacie państwo. Tu decydujące znaczenie ma wiedza grupy Bilderberg, żydowsko-masońską grupę Bilderberg. Zmieniają z wyborów na wybory dość istotnie. Wpływa na to również w tej chwili możliwość głosowania korespondencyjnego, które dla wyborców mieszkających dalej od tych obwodów zagranicznych. Nic o tej grupie Bilderberg nie wiedzą. Skąd, proszę państwa, oni wszyscy dobrze wiedzą, w czym biorą udział. Minister spraw zagranicznych musi elastycznie reagować na to, co się oni tutaj dzieje, w następnej fragmencie wyborów. Będzie trzeba można usłyszeć, jak oni tego, tutaj próbują zlikwidować zresztą, jak wielu obwody wyborów, nigdy nie będą zadowoleni w 100% za granicą wygląda wyborcze. Układów, bo Polacy za granicą głosują inaczej dlatego, niż Polacy mieszkający w Polsce, ogłupieni i stłamszeni, zastraszeni przede wszystkim tą propagandą medialną. Bo to jest groźne, proszę państwa. Wszystko, co tutaj w Polsce się dzieje, to jest naprawdę groźne. To są bardzo niebezpieczni ludzie. Jaka w tej chwili po ostatnich wyborach jest skala udziału obywateli uprawnionych do głosowania mieszkających za granicą po ostatnich wyborach prezydenckich? Właśnie teraz pyta się ten większy, jeden senator. Do tego, czy państwo spodziewacie się z tytułu zmian tego opisu, o ile zmniejszenie kosztów tworzenia takich niestałych obwodów wyborczych? Jaki to jest w ogóle koszt? A ja państwu pokażę w międzyczasie, bo on tam coś bredzi i nie dostaje odpowiedzi, ale jakoś mu to za bardzo nie przeszkadza. Ja teraz państwu pokażę, co tu się stało. No to rozumiem, spodziewamy się jakichś oszczędności, więc chciałam wiedzieć, jaka to jest skala kosztów. PKW założyła sobie pod wybory prezydenckie nową stronę. I przy pierwszym głosowaniu podaje takie dane. Ja rozumiem, jakby uzupełniająco to pytanie, że ta kwestia związana za granicą, z tym, że nie utrzymujemy tej, jakby można powiedzieć, fikcji stałych, nie te ich stałe obwody, czy niestałe, nad którymi się tutaj w tym Senacie w poniedziałek 8 czerwca wyborców, bo 2015 roku podstawowym kryterium, a nie kryterium, przynajmniej takie jest moje zdanie. Kpiny sobie robią. Oni tutaj tej kwestii. Proszę bardzo. W ogóle nie wiadomo, nad czym oni właściwie rozmawiają. Oni próbują ukryć coś bardzo ważnego, że oni chcą zmienić jedno słowo, stałe obwody, które Polska ma od kilkudziesięciu lat, zamienić chcą na obwody tymczasowe i zlikwidować w wyniku tego, że obwody. Tu państwo pokażę te zmieniają się w stosunku do poprzednich wyborów. Ta skandaliczną, szokującą ilość nie zmienia się w sposób jakiś 22 141. Jest różna, tak jak pan dyrektor powiedział. Liczba uprawnionych do głosowania w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki. W wyborach prezydenta Rzeczypospolitej
I jakie państwo byście nie poświęcili, proszę państwa, to znajdziecie zadziwiające. Proszę bardzo. Republika Federalna Niemiec, w której przebywa, mieszka kilka milionów Polaków. Państwowa Komisja Wyborcza naliczyła zaledwie 17 329 osób uprawnionych do głosowania. Zapewne też część osób, które uczestniczyły w pierwszej turze, 17 tysięcy Polaków. Turze wyborów. Tutaj nie ma tu ani motywem tej zmiany nie jest ani zmniejszenie liczby obwodów głosowania, ani wprowadzenie oszczędności na tych obwodach. To jest zmiana. I widzimy, co w partyjnych wyborach, do czego to dochodzi, że nie będą się nazywały obwodami muzyk, koczownik, Kukiz. Ale tutaj nie kryje się za tym takie wyniki, żaden plan otrzymuje dokonania zmiany w sposobie powoływania, tworzenia tych obwodów, bo kryteria ich tworzenia. Po prostu wyciągają te dane z kapelusza, ale są to tak szokująco niskie dane, liczby dotyczące liczby Polaków za granicą. W całej Australii PKW naliczyła 1608 uprawnionych do głosowania Polaków 10 maja 2015 roku. To się w głowie nie mieści. 1300 osób na całym kontynencie. W stosunku do osób uprawnionych. Na całym kontynencie Australia. Nie, to odpowiedź na piśmie po prostu, bo może pan w tej chwili przedstawi się, PKW nie ma takiej, i to tutaj zrozumiałe. Jeśli jest, nie ma ani jednego senatora PiS, bo pytania, które nie widzimy dokładnie, kto to zadaje te pytania, jak się nazywa, ale czy będzie ułatwione, bo tutaj też może być problem w kwestii. Nie podają tutaj nazwisk w tej transmisji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie dyrektorze, uzupełnienie. Jeśli chodzi o koszty, to one. Państwu pokażę, że zadałam liczbę obwodów za granicą. Pytanie. Z dokładnością tego samego dnia. Nie zmienia się od wielu lat. To jest 250 obwodów, które są tworzone. Senatorowi Jackowski, Polacy. Maria, Jan Maria Jackowski, różnica kosztów, którego nie było na tym posiedzeniu w komisji. Nie z liczbą obwodów głosowania, tylko na przykład z tym, że wprowadzono głosowanie korespondencyjne, które generuje dodatkowe. Za co my płacimy, napisała mu w twicie wyborców 8 czerwca. W stosunku do czego liczyć, nie za występy w Polsacie, dlatego że wszystkich uprawnionych, czyli osób posiadających senator PiS, polskie, Jan Maria Jackowski, a przebywających za granicą. Zapraszał nas do oglądania Polsat News właśnie 8 czerwca. A 7 czerwca poinformował nas, że zabawiał się w dębkach i że zachód słońca był jakżeby inaczej. No ale to. Żeby nie było zachodu słońca 7 czerwca. Taki to oto i fotkę nam tutaj przesyła na twicie senator Jan Maria Jackowski. Niesamowite. Osób uczestniczących. A tu upływamy rowerem wodnym. Proszę, jak się senator PiS wypoczywał. I dlaczego go nie było na tej komisji? Bo to jest skandal, że w trybie wyborczym ten kodeks wyborczy, który jest już wielokrotnie nowelizowany, nowelizuje się na łapu capu w tej chwili jeszcze. Stworzone zostały warunki. I to na dodatek dla wyborców, ponieważ ten wniosek o wpisanie na wniosek prowadzonego przez Szczynukowicza może być złożony zarówno męża swojej żydowskiej ubeckiej żony telefaksem, a także, i to jest najczęściej spotykana forma, i nie było senatora PiS zgłoszeniowych, które są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale brylował w Polsacie. One prowadzą wyborcę w sposób bardzo łatwy, bardzo precyzyjny i nie słyszałem. Straszne rzeczy się dzieją. Od nikogo nie dotarły do nas żadne sygnały,
żeby to było w jakikolwiek sposób trudne dla wyborców, nawet osoby nie mające specjalnego przygotowania, żeby reformowali swoje. Nie chcemy, proszę Państwa, takiego scenariusza. Dziękuję bardzo. Na Unii Rewolucji Francuskiej w Polsce nie powinno być żadnych partii politycznych. Tym samym budujemy, unifikujemy prawdziwy, bezpartyjny polski parlamentaryzm. Wyłączymy i do naszych korzeni, a szczególnie do Sejmu Walnego. Posłuchajmy marszałka Leszczyńskiego, potomka króla Stanisława Leszczyńskiego. Parlamentu na jaśniejszej Rzeczpospolitej. Kto by wtedy pomyślał, że wtedy były sejmiki przed Sejmowe i Sejm, z tego się urodził Sejm czteroletni, Sasi zabraniali, ale po przerwie reaktywowaliśmy sejmowanie. Reaktywujmy w tej chwili, prawda, bo to co robią partie, to się ciemnotę ludziom wciska, że to jakiś Sejm jest. Nie, to jest miejsce, to jest fabryka ustaw, gdzie się ludzie z partii spotykają, biorą prawdopodobnie pieniądze za ustawione ustawy, przynajmniej te ustawy to bardziej są ustawki niż ustawy, prawdopodobnie wszyscy są skorumpowani, są przekupieni przez obce mocarstwa, szefowie, marszałkowie, senatorowie, a być może i prezydent do tej pory i kto nami rządził? Zresztą taka struktura partyjna, łatwo ją skorumpować, wystarczy dotrzeć do szefów partii, pozamiatane, oni wysyłają SMS-y, dyscyplinę partyjną i mamy, nie ma w Polsce żadnej samorządności, nie ma żadnej wolności, drodzy Państwo, o tym będzie mowa. Wolność jest wtedy, jeżeli jest samorząd, jeżeli można samemu o sobie decydować i można o swojej ziemi decydować. Miasto Koło nie jest wybrane przypadkowo. W czasach pogańskich były tam organizowane koła rycerskie, następnie wiece i sejmy. Wracamy więc do źródeł naszego parlamentaryzmu. Status obozowy oznacza wezwanie Polaków do pospolitego ruszenia przeciwko partiom politycznym. Potrzebna jest wyraźna manifestacja Polaków. Nie życzymy sobie w Polsce partii politycznej. Jeżeli, drodzy Państwo, ktoś uważa, że bo i też Państwo będą w tej chwili w telewizorniach pokazywać ciągle dwóch, trzech kandydatów w ramach tych permutacji partyjnych, prawda? Ewentualnie Kukiza, prawda? Jako taki, który ma dać złudzenie, że to jest bezpartyjne. No co to, że jest bezpartyjne, jak forma jest ta sama? On robi listy, wpisuje, no co to jest w ogóle, drodzy Państwo? Powinno być koło obozowe danej ziemi, okręgu i wybierani deputaci, ale nie tylko przedstawicieli do sądów, do władz, tak samo samorządowych i tak dalej. Po co nam 4 czy 5? Jeden sejmik deputacki, który obsadza stanowiska samorządowe i wysyła posłów. Proste i bardzo tanie przede wszystkim. Sejm nasz walny nie kosztuje podatnika nic. Sejm i Senat kosztuje, z prezydentem kosztuje około miliarda, drodzy Państwo, około miliarda rocznie. Dziękuję za uwagę, mówiła Beata Andreas. Szczęść Boże, do następnego nagrania.